Zacznijmy od tego, że ten film mi jako fanowi FNAF-a naprawdę bardzo się podobał. Natomiast mi jako osobie, która widziała więcej niż jeden film w życiu... Wydaje mi się, że warto porozmawiać o tym, co sobą reprezentuje Five Nights at Freddy's jako film, jakim ewenementem jest, jeśli chodzi o kulturę internetową i dlaczego jego nieoceniony sukces jest jednocześnie jego największą porażką. Ale wszystkim z tej strony Pio, a przed wami poważna analiza filmu o Five Nights at Freddy's. Jeśli jeszcze nie oglądaliście Pięciu Koszmarnych Nocy, czyli długo zapowiadanego filmu Fryderyka Fazniedźwiedzia o borykaniu się z jego uzależnieniem i przygodą na odwyku, to zachęcam do nadrobienia, zanim obejrzysz tę analizę / recenzję, bo będą spoilery. I tak, żartowałem sobie w filmie o maskotkowym horrorze, że to będzie film o odwyku Freddy'ego, trwającego 5 koszmarnych nocy, i o dziwo, nie myliłem się aż tak. To już 6 miesięcy bez narkotyków, gratuluję. Ha? Ale o tym zaraz, bo fajnie by było zacząć od jakichś pozytywów. A największym pozytywem, który mam do ogłoszenia przed recenzją jeszcze, jest to, że za tydzień, 2 grudnia, widzę się z wami w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego i możemy sobie pogadać o internetowym horrorze, fundacji SCP, a może nawet i o Fryderyku FNAF-ie. Zapraszam was serdecznie na 17 na panel, ale jeszcze bardziej zachęcam was, żebyście zgłosili się na warsztaty, które będą o godzinie 14. Wystarczy, że macie jakiś pomysł na horror, czy to serię Analog Horror, czy ARG, czy może jakieś opowiadanie albo pomysł na działalność internetową na YouTubie. Masz pomysł na, nie wiem, kanał ASMR albo kanał z recenzjami gównianych filmów? Przedstaw się, wyślij go na maila na wydarzeniu i widzimy się na warsztatach. Osoby, które zgłoszą się na warsztaty, mają wejście na panel za darmo i potem po wszystkim stawiam wam piwo. Obczajcie link do wydarzenia w opisie i widzimy się za tydzień. Jeszcze muszę te plakaty porozwieszać, bo zostały mi 2 do wywieszenia. Nie wiem, gdzieś na mieście wywieszę albo dam po prostu wam te 2, co zostały. Pierwsze 2 osoby, które przyjadą, dostaną plakaty. Jeżeli mi zostaną. Film Five Nights at Freddy's to film, który stylistycznie stara się przyjąć formułę pierwszej części serii, jednocześnie zahaczając o wątki całej pierwszej trylogii. Główny bohater zostaje zatrudniony w roli stróża nocnego w pizzerii u Freddy'ego i jego celem jest przeżycie 5 nocy pod nawałnicą ataku ze strony gangu animatroników. Proste, prawda? Ale film z tak prostą fabułą zamknąłby się w 10 minutach i zanudził każdego, więc autorzy scenariusza musieli wykombinować, jak urozmaicić tę historię, czerpiąc z punktów fabularnych różnych części serii. Dokładając parę rzeczy od siebie, a w efekcie otrzymujemy scenariuszową amalgamację zwaną 5 koszmarnymi nocami. I miałem zacząć od pozytywów, więc ten wątek też dotknę dopiero za moment. Film FNAF wyjątkowo ryzykownie, w mojej opinii, podejmuje szereg bardzo ciężkich tematów. Oczywiście fani serii wiedzą, że nie obędzie się bez mordowania dzieci w pizzerii, ale oprócz tego mamy na przykład motyw porwania młodszego brata głównego bohatera, o co obwinia się on po dziś dzień. Motyw niespełnionej żałoby i tego, jak Mike Schmidt nie radzi sobie z utratą brata, a także, jak się okazuje, matki i ojca, jest wyjątkowo ciężki jak na taki film. Tak samo jak wątek, który jest zapalnikiem dla całej akcji, czyli walka Mike'a o prawa dla opieki nad swoją młodszą siostrą, Abby, z którą również spędzamy dużą część filmu. Mike nadużywa leków nasennych, aby wchodzić w głąb swojej podświadomości i przypomnieć sobie twarz mężczyzny, który porwał Garetta, jednocześnie próbując balansować nowe obowiązki w pracy i opiekę nad Abby. Jak sami widzicie, mało w tej fabule mowy o animatronikach, bo przy tak dużej ilości ciężkich wątków musimy chwilkę poczekać na ich rozwinięcie w filmie, aby zobaczyć w ogóle futrzaki w akcji. I tutaj muszę absolutnie pogratulować twórcom FNAF The Movie, bo gdy ten gang futrzaków pojawia się już na scenie, to kradną całą uwagę. Zobaczenie tych postaci jako fan serii na dużym ekranie to naprawdę emocjonujące przeżycie, to jest mało powiedziane. Tym bardziej, że wszystkie te animatroniki zostały odtworzone praktycznie, a CGI było wykorzystywane chyba tylko w scenach akcji, może z wyjątkiem Foxy'ego, który ma te metalowe nogi i nie dało się po prostu wsadzić człowieka do środka, więc trzeba było CGI nadrabiać. Miłym zaskoczeniem dla mnie było, że gdy dochodzi już do interakcji między robotami a ludźmi, to ilość domniemanej przemocy przekracza momentami granice, które bym przypuszczał, jeśli chodzi o film od lat 13, bo w ogóle ogłoszenie, że ten film będzie PG-13, a nie R-rated, było dla mnie i dla wielu chyba osób dużym zawodem i szczerze spodziewałem się, że będzie aż nazbyt cukierkowy.
Niektóre sceny śmierci jednak zdecydowanie przekroczyły moje oczekiwania, które no i tak były na dość niskim poziomie. Było też nawet trochę krwi, więc nice. Jednocześnie tak w kontrze do tej całej przemocy, im dalej wchodzimy w fabułę i siostra Mike'a pojawia się w pizzerii, dostajemy coś, czego nie doświadczyliśmy chyba ani razu w całej serii Five Nights at Freddy's. Widzimy, że te animatroniki to nadal mimo wszystko dzieci uwięzione w wielkich robotach. Zawsze patrzyliśmy na nie z perspektywy zagrożenia i strasznych potworków czyhających w zakamarkach pizzerii, tutaj jednak to faktyczne osoby, które nigdy nie miały okazji dorosnąć. Słyszałem, że wiele osób nieprzychylnie wypowiada się na temat sceny budowania fortu, w której wszyscy bohaterowie zbierają się do wspólnej dziecinnej zabawy i Bonnie w pewnym momencie wypieprza się na plecy, dając kciuka w górę. To jest kanoniczny obraz, to jest autentycznie, to jest w kanonie teraz. Dla mnie to jest jak najbardziej w porządku, bo mimo że psuje trochę napięcie i ta scena jest trochę za długa, to przynajmniej widzimy w końcu, że to nie potwory, a dzieci. W trakcie filmu Mike w swoich wizjach sennych poznaje ofiary uwięzione w animatronikach i uznaje, że Abby może się z nimi skontaktować, aby pomogły mu w odnalezieniu porywacza ich brata Garetha. Jego fiksacja na punkcie zemsty i poszukiwaniach sprawcy sięga zenitu i zostaje poddana próbie, gdy dzieci proponują mu układ. On odda im Abby, a one pomogą mu odnaleźć spokój. Cała wewnętrzna przemiana postaci Mike'a polega właśnie na pogodzeniu się z przeszłością i zaprzestaniu pogoni za czymś, na co już nie ma wpływu. No co prawda jest to trochę zaburzone tym, że w końcu i tak znajduje mordercę swojego brata i kto by się spodziewał, to ta sama osoba, która zamordowała resztę dzieci i to ta sama osoba, która ogarnęła mu pracę i to ta sama osoba, która jest ojcem jednej z postaci i nic na to nie wskazuje w trakcie całego filmu. Ale to inna kwestia. Wiele osób narzeka też na tempo filmu i że cała akcja z animatronikami w pizzerii zaczyna się tak na dobrą sprawę gdzieś w połowie, a najlepszy moment to dosłownie ostatnie 5-10 minut całej tej produkcji. Reszta to smutne pogadanki o tym, że rodzice Mike'a nie żyją, walka prawna o opiekę nad Abby i ekspozycja. I ponownie, nie przeszkadza mi to, bo gdybyśmy mieli film skupiony tylko na animatronikach, to równie dobrze moglibyśmy oglądać gameplay Markiplayera zamiast pełnometrażowego filmu. Potrzebujemy tutaj niestety czegoś więcej niż tylko fanserwisu. Ale mimo wszystko fanserwisu było dużo i to też jedna z rzeczy, która sprawia, że morda mi się po prostu cieszy, jak tylko o tym myślę. Scott wybrał z poszczególnych części FNAF-a takie wątki, które najbardziej jarają stałych fanów i zamieszał je w jedną całość, dorzucając ciekawe easter eggi. Jak tylko zobaczyłem na ekranie MatPata, tego gościa od teorii mówiącego, że to tylko teoria, to po prostu pomyślałem, że zwariuję. Nawiązanie do Dream Theory i nie chodzi tutaj o to, że teoria, że Dream grumował nastolatki, cameo youtuberów opierających swój content na FNAF-ie, wszystko to jest pięknym koktajlem dla zagorzałych fanów, a wisienką na torcie jest sam William Afton, morderca w pizzerii u Freddy'ego, który przebierając się za żółtego królika porywał dzieci i następnie zabijał je. Na koniec filmu dostajemy odwzorowanie tej sławetnej sceny, w której zamki sprężynowe ulegają awarii i wykańczają Aftona i chyba nie mógłbym prosić o lepszy finał dla filmu o FNAF-ie. To jest coś, co po prostu dusza fana... Ja miałem, nie wiem, 13 lat, jak wychodził FNAF 3 i to było tak emocjonujące i zobaczenie teraz tego na ekranie jest creme de la creme. Muzyka i montaż na początku filmu klepią ostro. Gra kolorami i światłami też klepie mocno. Muzyka The Living Tombstone na samym końcu wszystko klepie ostro. Ale ostatecznie wydaje mi się, że to o wiele bardziej event dla fanów niż pełnoprawny film, co wyjaśnię już zaraz, jak przejdę do krytyki i minusów całego filmu. Oglądacie może Skibidi Toilet? Skibidi Toilet? Co to jest? Bo fanserwis fanserwisem, ale momentami sprawia on, że fabuła całego filmu kuleje. Każdy cameo, każdy mały easter egg, który można by wyciąć z tego filmu sprawia, że no trochę on spowalnia, żeby tylko pokazać nam, że hej, przerwa na 5 minut, patrzcie, to ten gość od teorii z FNAF-a. Pamiętacie go? Okej, fajnie, super, to teraz możemy wracać do fabuły. I zagorzali fani, tak jak mówiłem, no będą zachwyceni, ja jestem zachwycony. Ale nowi odbiorcy tylko podrapią się po głowie i będą mieli takie okej, dobra, możemy wrócić do akcji? To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o problemy tego filmu. Wątki momentami zdają się być tylko instrumentalne, w sensie z irracjonalnych stron pojawiając się, aby popchnąć fabułę do przodu albo żeby wywołać w widzu po prostu jakąś konkretną reakcję. Widzisz po prostu ten wątek i masz takie okej,
jest to po prostu przewidywalne. Wydaje mi się, że nie do końca jestem w stanie położyć palec na tym, o co mi chodzi w tym argumencie, ale wydaje mi się, że chodzi mi po prostu o przewidywalność, bo w pewnym momencie skupiamy się na przykład na ciotce Mike'a i Abby. Ciotka chce odebrać chłopakowi prawa dla opieki nad siostrą. I wynajmuje ona paru maherów, żeby nabruździli Mike'owi w robocie, tam porozwała jej rzeczy, żeby sąd uznał, że no nie nadaje się do pracy, jest nieodpowiedzialny, nie nadaje się do opieki nad Abby. I teraz, skąd taki irracjonalny pomysł? Dlaczego nagle dostajemy kilku bezimiennych facetów, o których nic nie wiemy oprócz tego, że są źli? Oczywiście dlatego, żeby mogli zostać w brutalny sposób zamordowani w pizzerii w następnej minucie. Ten wątek służy tylko temu, żeby zapewnić widzom rozrywkę w postaci rozrywanych na strzępy bezimiennych postaci. Nie narzekam, osobiście, fajne to, ale mówię, to jest głupia rozrywka, przewidywalna, która do fabuły nie wnosi nic oprócz tego, że hej, patrzcie, ludzie umierają. To nie jest jedyny przykład takiego instrumentalnego i odklejonego wykorzystywania wątków czy postaci. Zauważyliście pewnie, osoby, które oglądały film, że ani słowem póki co nie wspomniałem o Vanessie, postaci, z którą spędzamy naprawdę dużą część filmu. A to dlatego, że tak naprawdę równie dobrze mogłoby jej tutaj po prostu nie być. Vanessa przez większość czasu służy jako przedłużenie twórców filmu, mam wrażenie, którzy mówią nam, że hej, wiesz, że w tej pizzerii zginęło 5 dzieci? Hej, wiesz, że możesz je potraktować prądem? Hej, wiesz, że to, tamto, sramto? Vanessa zdaje się zapełniać lukę w filmie dla osób, które generalnie FNAF-em się nie interesują i potrzebują tego dodatkowego kontekstu, żeby zrozumieć, co się dzieje. I teraz, zamiast dać głównemu bohaterowi domyśleć się, albo samemu dojść do tego, co jest grane, autorzy mówią mu wprost i po prostu prowadzą zarówno głównego bohatera, jak i widzów za rączkę. Generalnie, jestem zdania, że o wiele lepszym zamiennikiem dla Vanessy byłby sam William Afton. Po pierwsze, dlatego, że jego pojawienie się pod koniec jako morderca miałoby o wiele większy sens i o wiele większy impact, a po drugie dlatego, że ten gość ma tylko dwie sceny w filmie. Mój Boże, jak można tak zmarnować potencjał Matthew Lillarda? On jest zajebisty w tych dwóch scenach, ale po prostu potrzebuje go więcej. I okazuje się, że w oryginalnym scenariuszu było go jeszcze mniej. I on w tej ostatniej scenie wypowiadał chyba tylko dwa zdania. Co jest dla mnie chore. I okazuje się, że ten oryginalny scenariusz, który był R-rated, wcale nie był lepszy od tego PG-13. Ale to jest temat na zupełnie inny materiał tak naprawdę. Wracając. Coś, co też niezwykle mnie mierdzi, to ostatecznie, nie wiem czy to plus czy minus, to pewien dysonans tonalny, z jakim mamy styczność na przestrzeni całego filmu. W jednej minucie mamy poważną rozmowę Vanessy z Mike'iem, w której ten mówi jej, że jego matka zginęła, a ojciec popełnił samobójstwo, bo sobie z tym nie radził, a w następnej scenie widzimy, jak cała ekipa buduje forty ze stołków i z krzeseł w pizzerii. Te drastyczne zmiany w tonie filmu rażą, ale ciężko mi określić jeszcze czemu. Wydaje mi się, że po prostu kiepsko poprowadzono te cięższe, poważniejsze wątki, może z wyjątkiem transformacji Mike'a w osobę, która chce poradzić sobie z przeszłością, a nie gonić ją. I przez to wszystko ten dysonans jest o wiele bardziej odczuwalny. Jakby ktoś miał dwa zupełnie różne i niepasujące do siebie pomysły i na siłę chciał je skleić w jedno. Inna rzecz, którą umieściłbym raczej w kategoriach plusów neutralnych niż plusów ujemnych, to fakt, że ten film najzwyczajniej w świecie nie jest za bardzo straszny, jak na horror. Dużo to ma się pewnie z faktem, że został on zbity z ratingu R na rating PG-13 i należało się dostosować do młodszej widowni, ale i tak, mimo to, horror to jest tylko z nazwy tak naprawdę. Najstraszniejsze, a raczej najbardziej nieoczekiwane jumpscary w całym filmie to te z udziałem figurki Balloon Boya. And I shit you not, tych jumpscarów jest aż trzy. Trzy takie same jumpscary, które nijak nie są podbudowane napięciem i raczej wywołują śmiech niż przerażenie. FNAF jako horror działał dlatego, że nie mieliśmy mocy sprawczej, nie mogliśmy się obronić, siedząc w małym, ciemnym pomieszczeniu z ledwie częściową możliwością obserwacji i ochrony przed tym, co na nas czyha w korytarzach. Kiepsko tłumaczy się to na język filmu, a przy okazji autorom nie udało się znaleźć na tyle silnych opcji zamiennych, aby usprawiedliwić brak tych podstawowych cech FNAF-owych. Wydaje mi się, że to całe fiasko horrorowe może być też związane właśnie z tym, że film musiał być zbity do oceny od 13 roku życia, no ale to tylko domysły, bo może być też tak, że docelowo FNAF Movie miał być od 13 roku życia, zważając na to, że wiek fanów serii jest dość różnorodny. W fandomie są osoby, które zaczynały przygodę z FNAF-em, jak miały 13 lat, gdy wychodziła pierwsza część, a są osoby młodsze nawet, które tą przygodę rozpoczynają dopiero teraz.
I teraz jak czytam ten scenariusz, totalnie to jest kłamstwo, nieprawda, bo oryginalny scenariusz był R-rated tam od 16-18 lat i nie był lepszy, wcale nie był lepszy od tego, który dostaliśmy teraz. Wydaje mi się wręcz, że coś po prostu, on fundamentalnie nie działa, ten scenariusz fundamentalnie nie działa. Nie mówię, że pomysł jest zły, mówię, to jest po prostu za dużo różnych pomysłów w tym filmie, które są nieumiejętnie sklejone. I żadna ilość flaków, żadna ilość klnięcia przez głównego bohatera nie zmieni faktu tego, że ta historia jest fundamentalnie zepsuta. Może też nie zepsuta, ale po prostu zbyt płytka? Albo zbyt niedelikatna z tym, co robi? Bo mamy naprawdę ciężkie motywy łączone z budowaniem fortu, który tak też był w oryginalnym scenariuszu. Podobno tak było. Jest taki materiał na YouTubie gościa, który dostał scenariusz FNAF-a oryginalny przed tym, jak w ogóle FNAF wyszedł. I podobno właśnie ta scena fortu nadal tam była, więc polecam sobie obejrzeć, jeżeli macie czas i ochotę. Najcięższą jednak rzeczą do przełknięcia dla mnie w całości tej produkcji jest nieudany miszmasz wielu wątków z różnych części serii. Na początku wspomniałem, że to genialna rzecz pod kątem fanserwisu. Mamy pizzerię z pierwszej części, mordercę najbardziej widocznego w drugiej części, a jednocześnie kluczowe wydarzenia z trzeciej części, przeplatane z wydarzeniami z książki, postacią ze Security Breach i postaciami i wątkami całkowicie oryginalnymi. W życiu nie określiłbym tego filmu mianem kanonicznego, bo wiele osób spiera się o to, czy uznawać ten film za kanon, albo że film całkowicie psuje kanon, bo Mike w kanonie jest synem Williama, ale to zupełnie nie o to chodzi. Film FNAF jest zupełnie nowym tworem na bazie całej serii, próbujący przetłumaczyć język gier i język układanego jak puzzle lore na język filmu i niestety okazuje się to być absolutną porażką. Film FNAF chce mieć swoje ciastko i jednocześnie je zjeść. Ujawnienie mordercy wydaje się być totalnie z dupy, tak samo jak jego powiązania z Vanessą. Te twisty może i pasują tutaj lorowo, ale w filmie wychodzą jakby były robione absolutnie na siłę. Jakby spinane były na taśmę klejącą, bo nic wcześniej, dosłownie nic nie sugeruje, że takie są odpowiedzi na nasze pytania. To zagadka kryminalna, ale bez poszlak i z odpowiedziami wyjętymi z powietrza po prostu. Co ostatecznie frustruje, mnie przynajmniej frustruje. Jedyną poszlaką, wydaje mi się, jaką dostajemy, jest chyba to, że William Afton waha się dziwnie czytając nazwisko Mike'a, kiedy ma rozmowę o pracę, co sugeruje, że kojarzy jego nazwisko, bo zabił jego brata lata wcześniej. I to i tak jest bardzo oczywista poszlaka i jednocześnie bardzo nad wyrost. Nadal uważam, że prostym sposobem na naprawę wielu wątków tutaj byłoby usunięcie Vanessy i zastąpienie ją Williamem Aftonem, no ale to jest oczywiście moja osobista opinia. Największą bolączką dla mnie w tym wszystkim jest to, że to absolutnie nie jest film dla osób, które nie wiedzą nic o FNAF-ie. To jest film, który zadowoli w większości tylko fanów FNAF-a. Bo tylko oni będą wiedzieć, dlaczego to ma sens. Casualowego widza nie wciągnie to raczej w tę historię i nie sprawi, że nagle będą ultra fanami FNAF-a i teraz zagrają we wszystkie gry i będą czytać wszystkie książki. No, raczej nie. Co jest naprawdę przykrą rzeczą, bo w ostatnich latach twórcy filmowi pokazali, że da się zrobić genialne filmy i seriale, które przeznaczone są dla casualowego odbiorcy, który nie siedzi w danym medium. Mój ojciec na przykład uwielbia Arcane, mimo że Ligi Legend nie dotknąłby nawet dwumetrowym kijem. A ta gra przecież też ma poszatkowaną fabułę, która w grze tak naprawdę nie jest jakoś wprost powiedziana, bo gra nie opiera się ani trochę na fabule, poza małymi smaczkami i easter eggami. Tak więc mogliśmy dostać dobry film. Zamiast tego dostaliśmy film FNAF. Ja się bawiłem dobrze mimo wszystko, wbrew zamierzeniom autorów. Dwa razy widziałem go w kinie i nie żałuję, chociaż again, za pierwszym razem to było naprawdę emocjonujące wydarzenie. Wszyscy po prostu bili brawo po seansie, za drugim razem no, to był po prostu średni film. Chyba najlepszym dowodem, anegdotycznym co prawda, ale dowodem przemawiającym za tym, że to jest mierny film, jest fakt tego, że drugi raz jak byliśmy ekipą, po wyjściu z kina dosłownie nikt nie dyskutował na temat tego filmu. Nie padło chyba żadne, jakby wszyscy się chyba zgodziliśmy, że okej, właśnie obejrzeliśmy film. Idźmy teraz do baru się napierdolić, bo nie. W swojej recenzji na YouTubie Filmento, osoba, która nie grała nigdy w żadną część FNAF-a, ani nigdy się FNAF-em nie interesowała, twierdzi, że ten film tak naprawdę nie wie, czym chce być. Z jednej strony to survival horror, z drugiej piła, z trzeciej historia paranormalna a la Koszmar z ulicy Wiązów. Czerpie z wielu klasyków, ale nie wprowadza nic od siebie i nie jest w stanie zdecydować się na jedną tożsamość.
Ten film chce być wszystkim, przez co ostatecznie staje się niczym. I wydaje mi się, że można pochylić się nad argumentem, że istnieje już lepszy film pełnometrażowy o FNAF-ie. Willy's Wonderland. Film, który powstał parę lat temu i w którym główną rolę gra nie odzywający się ani słowem przez cały film Nicolas Cage. W przeciwieństwie do FNAF-a, Willy's Wonderland doskonale wie, czym jest i ani trochę nie bierze się na poważnie. Nicolas Cage napieprza się z animatronikami opętanymi przez duchy i zabija je jeden po drugim. Rzeź, czarna komedia i klasyczny horror klasy... Ciężko powiedzieć której, ale jakoś nisko. Żaden z wątków nie wydaje się tam być wtłoczony na siłę, bo i tak wiemy, że to nie jest na poważnie. Pięć koszmarnych nocy próbuje być raz filmem o ciężkiej traumie, raz o przeżyciu ataków strasznych potworów, a chwilę później z tymi strasznymi potworami bawimy się w budowanie fortów ze stołów i krzeseł. Ten film jest klejony taśmą klejącą, ale i tak go kocham. Naprawdę, całym sercem. Osobiście chyba o wiele bardziej podobałoby mi się jednak, gdyby ten film miał swoją osobną, oryginalną fabułę z pominięciem śmierci Aftona, bo tak to ponownie wygląda, jakby zbyt dużo wątków sklejonych było w jedną całość. W pierwszej części moglibyśmy jedynie, nie wiem, dowiedzieć się, kto zabił Garetta, obserwować śledztwo Mike'a, a w kolejnej dać mu zemścić się na Aftonie i mieć ten cały showdown w pizzerii. Usprawiedliwiłoby to przynajmniej w jakiś sposób kwestia Aftona I always come back, bo w tym filmie brzmi ona po prostu komicznie. Mimo że wszyscy bili brawo, to jak się nad tym zastanowić, to wyobrażam sobie, jak to wyglądało w trakcie czytania scenariusza. Ty wtedy zakładasz maskę i mówisz I always come back. Ale już teraz? Nie lepiej, nie wiem, jak faktycznie wrócę albo jakoś w drugiej części? Nie, stary, dajesz teraz, będzie zajebiście, mówię ci teraz, dajesz teraz. Oczywiście powinniśmy szykować się na sequel, bo ten film okazał się być ogromnym sukcesem dla Blumhouse, będąc ich największą premierą ever. Osobiście widzę dwa możliwe wyjścia w kontynuacji historii. Albo klasycznie, tak jak we FNAF-ie dwójce, cofniemy się do lat 80. i zobaczymy kulisy morderstw Aftona, albo zobaczymy przyszłe zmagania się Mike'a i Abby ze zmartwychwstałym Aftonem w postaci Springtrapa, tak jak we FNAF-ie trójce. Mega żałuję, że film FNAF nie dzieje się tak naprawdę właśnie w latach 80. albo wcześniej, z perspektywy Williama Aftona. Moglibyśmy wtedy zobaczyć jego motywację, co poszło nie tak w jego rodzinie i w życiu, że podjął się mordowania dzieci w pizzerii. Wtedy kontynuacja wyglądająca tak jak film, który dostaliśmy aktualnie, miałaby o wiele więcej głębi. Ale co się stało, to się nie odstanie i teraz możemy mieć tylko nadzieję, że następne części będą bardziej jak prawdziwy film, a nie jak FNAF film. FNAF fan film. FNAF fan film? Fan FNAF film. To ma potencjał na bycie jakimś łamańcem językowym, tylko trzeba dodać więcej słów. Aktualnie mamy średni horror, a możemy dostać produkcję, którą będzie się miło wspominać nawet za x lat. Tym bardziej, że pewnie na przestrzeni następnej dekady czy dwóch dostaniemy o wiele więcej filmów z gatunku maskotkowego horroru, więc fajnie by było, jakby FNAF film dał im naprawdę dobry przykład i żeby nie okazało się nagle, że film o Poppy Playtime będzie bardziej jakościowy od FNAFa. Ale dobra, bo rozgadałem się niepotrzebnie. Klikajcie w wydarzenie i zgłaszajcie się na te warsztaty, bo będzie można się spotkać w kameralnym gronie, żeby omówić wasze projekty. Nie muszą być nawet jakoś mega zaawansowane. Grunt, żebyście mieli kreatywne głowy i widzimy się za tydzień na panelu o 17. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny i komentarza, co sądzicie o pięciu koszmarnych nocach sami. Ja jestem Pio, to była poważna recenzja FNAF Movie. Do zobaczenia kiedyś.